Zaangażowanie w pracę społeczną zdecydowanie najczęściej wynika z przekonania, że innym po prostu trzeba pomagać. Wierzymy, że jeżeli pomożemy innym, to i nam ktoś pomoże, gdy zajdzie taka potrzeba. Czasem kieruje nami współczucie, możliwość poznania innych ludzi, czy też chęć zdobycia wiedzy i umiejętności. Pomagając innym, łatwiej jest rozwiązywać wspólne problemy. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i zespołem Downa Dajmy Dzieciom Nadzieję istnieje od 2003 roku. Założyli je rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym i zespołem Downa, którzy chcieli swoim podopiecznym zapewnić najlepsze warunki do godnego życia, specjalistycznej rehabilitacji i opieki. Próbują za wszelką cenę pomóc. Pomóc, szukając wsparcia, informacji związanej z rehabilitacją, opieką, wychowywaniem niepełnosprawnego dziecka. Celem stowarzyszenia jest zapobieganie izolacji osób upośledzonych umysłowo poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz kształtowanie postaw tolerancyjnych. A do naszych takich działań, ogólnie rzecz ujmując, należy stwarzanie im warunków do godnego życia, do dobrej rehabilitacji, opieki, no i aby mogły przeżyć swoje życie w spokoju, w miłości, aby zawsze były w otoczeniu ludzi, którzy są im przyjaźni. Stowarzyszenie pod swoją opieką ma od 20 do 30 dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym i zespołem Downa. W różnych przedsięwzięciach organizowanych przez stowarzyszenie uczestniczy do 150 osób niepełnosprawnych. Integracji dzieci i młodzieży z zespołem Downa oraz porażeniem mózgowym ze zdrowymi rówieśnikami i osobami dorosłymi służą dwa przedsięwzięcia organizowane przez stowarzyszenie. W odbywających się corocznie regionalnym przeglądzie piosenki osób niepełnosprawnych oraz festynie integracyjnym uczestniczą setki osób. Podczas tych przedsięwzięć podopieczni stowarzyszenia mają szansę zaprezentować swoje umiejętności i talenty artystyczne. Skala naszych działań zależy przede wszystkim od pozyskanych środków, w ramach których realizujemy nasze przedsięwzięcia, m.in. rehabilitację, m.in. różnego rodzaju konferencje, działania wszelkie integracyjne. No, tym takim standardowym naszym działaniem to jest jednak indywidualna rehabilitacja, która jest ukierunkowana na zwiększenie tej sprawności osób, dzieci, młodzieży niepełnosprawnej. Dajmy Dzieciom Nadzieję dąży do jak najlepszego przygotowania swoich podopiecznych do uczestnictwa w różnych formach życia społecznego. Zapewnia im odpowiednią terapię z wykorzystaniem komputera oraz specjalistycznych programów i oprzyrządowania. Jest to jedno z najnowocześniejszych narzędzi rewalidacyjnych, które angażuje jednocześnie wiele funkcji umysłowych. Terapia ta wpływa m.in. na rozwój mowy, pamięci, funkcji spostrzegania i poziomu aktywności umysłowej. No, głównym celem to jest opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi i wsparcie rodziców w tej opiece. I tak naprawdę od samego początku tą naszą ideę realizujemy i poszerzamy ją z roku na rok. Jest tych zadań coraz więcej i mamy możliwości coraz większe i staramy się jak najlepiej wykonywać to, co żeśmy sobie zaplanowali na samym początku. Stowarzyszenie prowadzi także zajęcia mające na celu maksymalne usprawnienie i usamodzielnienie się podopiecznych. Stara się także zaproponować im jak najciekawszą ofertę zagospodarowania wolnego czasu. W tym celu powstała świetlica, w której dzieci i młodzież uczestniczą w zajęciach z arteterapii i ćwiczeniach ruchowych, a także rozwijają swoje kompetencje społeczne. No, sukcesem i to niemałym jest zawsze to, jak obserwujemy, jak nasza działalność przyczynia się do tego, że dziecko niepełnosprawne jest uśmiechnięte. Jak nasza działalność przyczynia się do tego, że dzieci w coraz większym stopniu są zaradne w życiu codziennym. Czyli nasza praca terapeutyczna tutaj powoduje zwiększenie ich możliwości radzenia sobie w życiu codziennym. Jednym z największych osiągnięć stowarzyszenia było uruchomienie w styczniu 2010 roku sali doświadczenia świata, w której we współpracy z cichymi pracownikami Krzyża prowadzona jest rehabilitacja dzieci i młodzieży. Sala doświadczenia świata to pomieszczenie wyposażone w różnorodne urządzenia rehabilitacyjne, które służą usprawnieniu sensorycznemu osób upośledzonych umysłowo. Można w niej prowadzić terapię z pacjentami o różnym stopniu niepełnosprawności. Sala spełnia kilka funkcji. Służy nie tylko leczeniu i usprawnianiu, lecz także jest miejscem odpoczynku i relaksu. Dzięki przyrządom, które stymulują zmysł dotyku, wzroku, słuchu i węchu, dzieci jednocześnie się rehabilitują, uczą i bawią. Zajęcia podnoszą ich stopień rozumienia świata, co sprawia, że czują się w nim bezpieczniej.
no nasza działalność dziesięcioletnia pokazuje chyba to, że warto jednak. Naprawdę miło jest, jeżeli widzi się efekty swojej pracy, swojej pomocy. A my to na co dzień widzimy, obserwując nasze dzieci, obserwując rodziców. Także myślę, że następne 10 lat będziemy dalej pracować tak, jak żeśmy do tej pory pracowali. Praca społeczna jest potrzebna, ponieważ ona też jakby wynika z naszego człowieczeństwa. Człowiekowi od zawsze pomagał i myślę, że to się nie zmieni. Stowarzyszenie od 2009 roku jest organizacją pożytku publicznego. Jego działalność finansowana jest z pozyskiwanych dotacji oraz 1% podatku przekazywanego przez przyjaciół stowarzyszenia. No, przez te ostatnie 10 lat sporo żeśmy zrobili, ale na pewno mamy jeszcze przed sobą wiele zadań i wiele trudności przed nami. Nie ukrywam, że marzy nam się to, aby w jakiejś perspektywie stworzyć dla tych dzieci taki dom, w którym mogliby zamieszkać już po tym okresie, kiedy ich rodzice nie będą mogli się nimi zająć. Aby stworzyć dla nich taką namiastkę rodzinnego, prawdziwego rodzinnego domu. Jest to marzeniem każdego rodzica dziecka niepełnosprawnego i tu myślę, że w jakiejś dłuższej perspektywie może nam się uda to zrealizować. Może tej działalności obywatelskiej, społecznej nie widać tak. Ona jest, ale jej nie widać. Ja rozmawiając i spotykając ludzi czasami często mam taką opinię, że nie robi się tego, czy się nie robi tamtego. Jeżeli ja przytaczam argumenty, że jednak to się robi, jednak w Głogowie czy tamto, ludzie o tym nie wiedzą. Ludzie mają obraz tego, co media im przynoszą, czyli wiedzą o stowarzyszeniach, wiedzą o fundacjach realizujące szczytne cele gdzieś tam w Polsce. Są to przeważnie duże ogólnopolskie fundacje, stowarzyszenia. Natomiast nie mają tej wiedzy o tym, co się robi tutaj na gruncie lokalnym. Jak pokazuje działalność stowarzyszenia Dajmy Dzieciom Nadzieję, Głogów to miejsce, gdzie mimo wielu wyzwań aktywność społeczna ma się dobrze. Razem można więcej. Zawsze warto jest pomagać chyba drugiemu człowiekowi. No na pewno wymaga to trochę wysiłku i wyrzeczeń, natomiast warto.